Programowanie na sterydach. Copilot X. Potrzebujesz napisać jakiś kod, a nie jesteś programistą? Albo może jesteś programistą, ale chcesz lekko usprawnić swoją pracę? O tym będzie ten materiał. Każdy już wie, że za pomocą takiego czata GPT, szczególnie w wersji 4, można stworzyć dowolny kod. Wystarczy poprosić, a model ogarnia praktycznie wszystkie możliwe języki programowania świata. Można generować kod jaki tylko, do tego pogadać o nim, poprosić o poprawki, zmiany, o cokolwiek. Czat GPT sprawił w zasadzie, że do prostych zadań niepotrzebni są już programiści. Tyle tylko, że jeśli uważasz, że to za pomocą czata GPT taka technologia mówi swoje ostatnie słowo, to... You know nothing. Bo tutaj wkracza do akcji Copilot. To technologia stworzona przez GitHuba przy współpracy z OpenAI. Opiera się na tym samym modelu, na którym pracuje czat GPT, ale integruje się bezpośrednio z twoim edytorem, w którym piszesz swój kod. Ba, w obecnej wersji ma nawet wbudowanego czata, bezpośrednio w miejscu, gdzie pracujesz z kodem, a czat ten w dodatku ma na bieżąco dostęp do kodu, który aktualnie piszesz. Ale żeby przekonać się, na co tak naprawdę pozwala Copilot i jak niesamowitym narzędziem jest, trzeba to po prostu zobaczyć samemu, gdyż same słowa tutaj nie wystarczą. Dlatego pokażemy to w tym materiale. Aby móc używać Copilota, musisz po pierwsze posiadać konto w serwisie GitHub, link znajduje się w opisie. Założenie konta jest darmowe. Następnie musisz zarejestrować się w usłudze Copilot. Pierwsze 3 miesiące otrzymasz za darmo. Dodatkowo, aby na maksa wykorzystać wszystkie możliwości, zapiszemy się również do najnowszej wersji, Copilot X, opartej o GPT-4, która pozwala dodatkowo na czat bezpośrednio w edytorze kodu i na jeszcze więcej możliwości. Wszystkie potrzebne linki znajdziesz w opisie filmu. Będziesz potrzebował też jakiegoś środowiska programistycznego, gdyż Copilot to dodatek, który integruje się z edytorem. Copilot działa m.in. z Visual Studio oraz z PyCharmem. Oba te edytory są darmowe, a linki do pobrania również znajdziesz w opisie. Ale najpierw zobaczmy, jak to wszystko działa w czacie GPT. Jak wspomnieliśmy, możemy tutaj poprosić o wygenerowanie dowolnego kodu. Czat GPT zrobi wszystko za nas. Tylko czy jest to wygodne rozwiązanie? Przecież ten kod i tak przekleimy w końcu z tego okienka do jakiegoś edytora. Co więc jeśli taki czat GPT mógłby być dostępny właśnie tam, bezpośrednio w nim i najlepiej też, żeby cały czas działał w tle, jak jakiś niewidzialny pomocnik. Taki właśnie jest Copilot. Zobaczmy, jak to działa w Visual Studio. Uruchamiamy Visual Studio, ale najpierw pokażemy, jak to jest pisać kod bez Copilota. Tak, abyśmy mieli porównanie. Tworzymy nowy plik i piszemy jakiś prościutki kod, dodający do siebie dwie liczby. Szału nie ma, edytor jak edytor. Coś tam oczywiście podpowiada nam w tle, jakieś nazwy funkcji i tego typu elementy jak każdy szanujący się edytor, ale to wszystko, bo cały kod w zasadzie musimy i tak napisać sami. A teraz włączymy Copilota. Aby go uruchomić, po pierwsze musimy go zainstalować. Dokonujemy tego w okienku z rozszerzeniami. Klikamy po lewej w Extensions. Odnajdujemy tam dwie wtyczki. GitHub Copilot oraz GitHub Copilot Chat. Następnie instalujemy i włączamy obie wtyczki. Tutaj mała uwaga. Musimy mieć już przyznany dostęp do obu z nich, gdyż za pierwszym razem wtyczki poproszą nas o zalogowanie się na nasze konto w GitHubie, które musi mieć już przyznany dostęp do Copilota oraz do Copilot X, jeśli chcemy korzystać dodatkowo z czatu. Mając już włączonego Copilota, wracamy do pisania naszego kodu. Napiszemy go jeszcze raz, ale tym razem już wraz z niewidzialnym pomocnikiem, który siedzi tam teraz w tle. I oto nagle dzieje się magia. Te partie kodu, jakie widzisz, które się właśnie pojawiają na ekranie, nie są wklejane z żadnego zewnętrznego źródła. Podpowiada je tutaj Copilot. Dostając taką podpowiedź, nasze zadanie polega jedynie na zatwierdzeniu propozycji za pomocą tabulatora. Wciskamy tabulator i to wszystko. Dzieje się magia. Copilot pisze praktycznie za nas cały ten kod. Wystarczy, że podczas pisania napiszemy w komentarzu w kodzie, tutaj na zielono, co chcemy osiągnąć za chwilę i otrzymujemy na żywo gotową podpowiedź. Ale wróćmy jeszcze na moment z powrotem do czata GPT. Pozwoli nam to pokazać pewną rzecz. Poprośmy czata GPT o napisanie nam takiego kodu jak tutaj. Za moment przekleimy go do naszego Visual Studio z Copilotem. Kopiujemy wygenerowany kod i wklejamy go do Visual Studio. Zobaczmy teraz, co może zrobić z nim Copilot. Może dopisać nam tam dodatkowe komentarze, możemy też na bieżąco modyfikować taki kod w sposób taki, jakbyśmy z tym kodem rozmawiali. Komentarze, które piszemy, to nasz interfejs komunikacyjny z Copilotem. Tam z tyłu siedzi teraz niewidzialny pomocnik, z którym możemy komunikować się za pomocą komentarzy w kodzie. My piszemy komentarz, a on robi za nas robotę według podanych mu tam wytycznych. Wszystko to robimy tutaj praktycznie jednym klawiszem – tabulatorem. Copilot podpowiada nam na szaro, co chce wkleić,
My wciskamy jedynie tabulator, aby zatwierdzić, lub Escape, aby odrzucić i to wszystko. Praca bezpośrednio w okienku z kodem to nie wszystko. Jeśli mamy dostęp do Copilot X, to po lewej mamy również okienko z czatem, w którym możemy porozmawiać z Copilotem o naszym kodzie. Poprosić o jakąś pomoc, o wyjaśnienie czegoś, o naprawę błędów. Możemy porozmawiać praktycznie o wszystkim, co się tyczy naszego kodu. Mamy tutaj po prostu swojego własnego czata GPT, ale skupionego tylko i wyłącznie na naszym kodzie i podłączonego bezpośrednio pod niego. Mamy tu wiele opcji. Możemy na przykład zaznaczyć sobie myszką jakąś partię kodu, następnie wpisać w czacie komendę /explain, a Copilot opisze nam krok po kroku, co robi zaznaczona partia kodu. Tu mała uwaga. Zrobi to po angielsku i do tego faktu wrócimy też za chwilę. Ale o tym za moment. Najpierw zobaczymy jeszcze jedną rzecz. Mianowicie Copilot ma na żywo dostęp nie tylko do pliku, który aktualnie jest otwarty, ale również i do pozostałych naszych plików tutaj. Posiada dzięki temu szerszy kontekst. Zupełnie tak, jakby widział nasz cały projekt, a nie tylko pojedynczy plik. Aby to zobrazować, właśnie w oddzielnym pliku powtarza nam akcję z naszego poprzedniego pliku, który jest obok. I teraz ważna rzecz. Otóż jak do tej pory pisaliśmy tutaj po polsku, aby w łatwy sposób zobrazować działanie. Podczas naszej pracy jednak nie róbmy tego. Copilot jest przystosowany do działania po angielsku i w takim też języku powinniśmy się z nim porozumiewać. Będzie po prostu o wiele skuteczniejszy. Poza tym angielski to standardowy język używany podczas pisania kodu. Przełączmy się więc teraz na język angielski i w takim też pociągniemy temat dalej. A jak to tak naprawdę działa od środka? Zrozumienie zasady działania pozwoli nam na bardziej skuteczne używanie Copilota. Po pierwsze, Copilot przewiduje nam statystycznie kolejne linijki kodu. Co za tym idzie, im bardziej odpowiednio opiszemy w danym miejscu, co chcemy osiągnąć, tym lepiej Copilot uzupełni nam dalej kod. Nie musimy też z nim nawet rozmawiać i pisać żadnych komentarzy. Copilot i tak sam z siebie będzie próbował przewidzieć, jaka będzie dalsza część naszego kodu, nawet bez proszenia go o to. A jak się z nim najlepiej porozumiewać? Możemy to robić pojedynczymi komentarzami w kodzie, po prostu opisując, co po kolei chcemy dalej osiągnąć. Copilot będzie nam wtedy pisał kod partiami, dopisując odpowiednie rzeczy po naszym komentarzu. Mamy dzięki temu większą elastyczność, jeśli chodzi o generowanie całości. Możemy też od razu podać mu cały scenariusz działania. Copilot wykona za nas całość od razu, podobnie jak ma to miejsce w przypadku czata GPT. Pamiętajmy jednak o jednej rzeczy. Komentarze powinny wyglądać jak komentarze, a nie jak rozmowa. Co za tym idzie, piszmy je w sposób taki, jakby cały dalszy kod był już napisany. Opisujmy rzeczy na zasadzie tutaj odbywa się to i tamto, a nie w formie proszę zrób mi tutaj coś. Copilot, a właściwie GPT, za nim stojący to model statystyczny. Im bardziej nasz komentarz będzie wyglądał jak komentarz, tym lepszy wynik osiągniemy. Aczkolwiek nic nie stoi oczywiście na przeszkodzie, aby na przykład o coś w komentarzu zapytać, to również zadziała. Tak jak na przykład widzisz to teraz na ekranie. Możesz również użyć Copilota do naprawy błędów w kodzie. Pomoże ci w tym. Zobaczmy teraz, jak to działa. Zrobimy tutaj celowy błąd i poprosimy o naprawienie go. Możemy to zrobić dwojako. Bezpośrednio w kodzie, pisząc po prostu komentarz opisujący, że potrzebujemy poprawki, albo za pomocą czatu, zaznaczając partię kodu, jaką chcemy sprawdzić i wpisując komendę /fix. Copilot sprawdzi zaznaczoną partię w poszukiwaniu błędów i opisze nam rozwiązanie. No dobrze, a co możemy za pomocą Copilota zrobić? Odpowiedź brzmi wszystko. Copilot obsługuje praktycznie wszystkie języki programowania. Zna wszystkie popularne frameworki, biblioteki i jeszcze więcej. Był szkolony na całym kodzie, jaki dostępny jest na GitHubie i potrafi naprawdę dużo. W tle widzisz właśnie inne języki niż Python. Jak widzisz, radzi sobie z nimi bez problemu. Może programować nawet mikrokontrolery takie jak Arduino, co właśnie widzisz na ekranie. Chciałbyś pobawić się Arduino, a nie umiesz programować? Copilot zrobi to za ciebie. Już czat GPT potrafi oprogramować dowolną rzecz w Arduino. Ale Copilot to level jeszcze wyżej, bo zyskujesz dodatkowo jeszcze możliwość porozmawiania sobie ze swoim własnym kodem, tak jakbyś rozmawiał sobie z człowiekiem. Możliwości są nieograniczone. Żadna inna technologia przed Copilotem nie pozwalała na takie rzeczy i na taką skalę. I żeby nie było, Copilot radzi sobie świetnie również z o wiele bardziej zaawansowanym kodem niż ten tutaj pokazany. Pokażemy za chwilę nieco bardziej złożony kod. Ale zrobimy to już w PyCharmie, czyli edytorze do Pythona, który lepiej nadaje się do pracy z dużymi Pythonowymi projektami. Link do PyCharma oczywiście w opisie. Tak więc widzimy tutaj PyCharma. Aby zainstalować tutaj Copilota, wchodzimy do opcji i w pluginach wyszukujemy Copilota. Instalujemy i uruchamiamy.
Zobaczmy teraz, jak radzi sobie z nawet dużymi projektami i z pisaniem o wiele bardziej skomplikowanego kodu. Jak widać, radzi sobie bez problemu. Copilot to potężne narzędzie, które osobie kompletnie niezwiązanej z programowaniem może automatycznie wygenerować dowolny kod, a programistom pomóc może w przyspieszeniu pracy. Reasumując, nie ma co się zastanawiać. To jest naprawdę świetne narzędzie, które po prostu trzeba posiadać. Jeśli nie masz niczego wspólnego z programowaniem, to Copilot zrobi za ciebie całą robotę i napisze ci dowolny kod. A jeśli jesteś programistą, to Copilotem niesamowicie ułatwisz sobie życie. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do następnego. Jeśli chcesz, zasubskrybuj kanał, aby dostać powiadomienie o kolejnym nowym materiale.